najciekawszym spotkaniu piątej kolejki Magic Sport Ligi Futsalu zmierzyły się ze sobą Solidex i Fablok. Wynik w szóstej minucie otworzyli chrzanowianie po strzale Tomasza Kędziory. Solidex szybko wyrównał za sprawą indywidualnej akcji Dariusza Wilczaka, a w 11 minucie ten sam zawodnik trafił na 2-1. W 14 minucie Fablok miał szansę doprowadzić do remisu, ale przedłużony rzut karny obronił Krzysztof Smok. Po zmianie stron Dariusz Wilczak podwyższył na 3-1. Fablok starał się gonić wynik, miał swoje okazje, ale brakowało wykończenia. W 27 minucie chrzanowianie dobrze rozegrali stały fragment gry i na 2-3 trafił Mariusz Pudali. Kilkadziesiąt sekund później jego kolejny mocny strzał doprowadził do wyrównania. Chrzanowianie starali się iść za ciosem, ale popełnili błędy w obronie, które wykorzystali ich rywale i w 30 minucie Solidex powrócił na dwubramkowe prowadzenie. W 31 minucie czerwoną kartkę zobaczył bramkarz Krzysztof Smok i musiał opuścić boisko. Grający w przewadze Fablok zdołał trafić na 4-5, ale końcówka należała już do Solidexu. Dariusz Wilczak zapisał się na listę strzelców jeszcze dwukrotnie, swoje trafienie dołożył Rafał Pacwa i Solidex zasłużenie pokonał Fablok 8-4. Udany mecz, na pewno na początku było ciężko, popełniliśmy dużo błędów. W pierwszej połowie, przez to był też taki mecz na styku. Później w drugiej połowie udało nam się poukładać, jednak uzyskaliśmy tą przewagę. No i zdobyliśmy ważne punkty dla nas. My dalej będziemy walczyć, myślę, o miejsce na podium. Mam nadzieję, że nam się uda w tym roku też wysoką lokatę zająć. Dzisiaj też nasz kolega Darek miał ewidentnie bardzo dobry dzień. 7 bramek, jak się nie mylę, strzelił w tym meczu, także też na pewno dobra dyspozycja. Przede wszystkim jego, jak i całej drużyny też nam pomogła w tym zwycięstwie. W kolejnym meczu tej kolejki lider rozgrywek Wygiełzów zagrał z Fablokiem U19. Od początku młodzi chrzanowianie postawili wielokrotnym mistrzom chrzanowskiej ligi futsalu trudne warunki gry. W trzeciej minucie po ładnej zespołowej akcji Fablok trafił na 1-0. Wygiełzów szybko wyrównał dzięki trafieniu Łukasza Grabowskiego, a w ósmej minucie wyszedł na prowadzenie 2-1. Fablok błyskawicznie odpowiedział strzałem Filipa Surowca na 2-2. W 11 minucie Krzysztof Bartyzel ponownie dał prowadzenie obrońcom tytułu, ale w odpowiedzi kolejny kontratak rozegrali młodzieżowcy Fabloku i na tablicy świetlnej ponownie pojawił się remis. W końcówce tej odsłony meczu Wygiełzów miał okazję wyjść na prowadzenie, ale dwie dobre interwencje po strzałach z przedłużonego rzutu karnego zanotował Jakub Gęgłek. W przerwie powiedzieliśmy sobie parę słów i na pewno musieliśmy poprawić trochę tą grę. Po zmianie stron Wygiełzów przyspieszył i szybkimi kombinacyjnymi akcjami raz za razem rozbijał defensywę chrzanowian. W 35 minucie Wygiełzów prowadził już 7-3 i kontrolował to spotkanie. Fablok zdołał jeszcze trafić na 4-7, ale wygrana obrońców tytułu była niezagrożona i Wygiełzów dopisał sobie kolejne 3 punkty. Troszkę zlekceważyliśmy rywale, dlatego do przerwy było 3-3. Natomiast w drugiej połowie zagraliśmy to co gramy zawsze i pewne zwycięstwo. Walczymy dalej o mistrza kolejny rok z rzędu i czekamy na kolejny mecz. Cieszy zwycięstwo kolejne i mamy nadzieję, że do końca już tak zostanie. Wynik meczu pomiędzy Perla Sports a Zagórzanką w ostatnich sekundach pierwszej połowy otworzył Damian Dziadzio. Po przerwie Zagórzanka starała się wyrównać, ale brakowało celnego wykończenia. W 34 minucie Kasper Głowacz popisał się mocnym strzałem z rzutu wolnego i wyprowadził Perlę na 2-0. Zagórzanka się nie poddawała. Wprowadziła lotnego bramkarza, ale nie potrafiła znaleźć drogi do bramki przeciwnika. W 39 minucie bliski gola był Jakub Jochymek, ale jego mocny strzał trafił tylko w poprzeczkę. W ostatniej minucie wynik na 3-0 ustalił Adrian Gałuszka strzałem do pustej bramki. Pierwsze połowy zawsze wychodziły, drugie tak troszeczkę gorzej, w tym stwierdziliśmy, że gramy do samego końca, czyli też do końca drugiej połowy. No i udało się wytrzymać też tą presję narzuconą ze strony rywali, bo grali w przewadze. Graliśmy z drużyną, która wydaje się, że była przygotowana, miała ugadane schematy gry i różne kombinacje. My jako ta właśnie zbieranina wykorzystaliśmy dzisiaj nasze najlepsze atuty, czyli naszego napastnika i bramkarza. No i udało się, powiedzmy, że wywalczyć to zwycięstwo. W ostatnim spotkaniu tej kolejki Sport Plus Zdrowie pokonał Promyk Poleńcin 9-3. Po 5 kolejkach liderem rozgrywek jest Wygiełzów, który o 1 punkt wyprzedza Sport Plus Zdrowie i Solidex.